nowa siedziba szkoły, zmiany na przystankach i zaproszenie na festiwal. Rozpoczynamy kolejny odcinek programu Miasto Żyje. Od kilku tygodni trwa budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7. Budynek powstaje przy ulicy Słonecznej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie gotowy na wrzesień przyszłego roku. Szkoła istnieje od ponad 20 lat i od momentu powstania ma swoją siedzibę przy ulicy Kosobuckiego. Budynek jest niewielki, a na dodatek w złym stanie technicznym. Powierzchnia użytkowa nowej siedziby to ponad 3000 m2. W budynku, oprócz klas lekcyjnych dla szkoły podstawowej i gimnazjum, będzie także sala gimnastyczna, gabinety terapeutyczne i rehabilitacyjne. Na zewnątrz znajdzie się m.in. boisko oraz patio. Obiekt przeznaczony będzie dla około 90 dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności oraz 150 dzieci z zespołu wczesnego wspomagania rozwoju. Policjanci z Płocka rozpoczęli już pracę w nowym budynku Komendy Miejskiej Policji. Od oficjalnego otwarcia trwała przeprowadzka. Prace polegały m.in. na przeniesieniu i przygotowaniu systemów policyjnej łączności, które współpracują z systemami krajowymi. Od 14 sierpnia interesanci są już przyjmowani przy Alei Kilińskiego 8. Zmiana siedziby Komendy Miejskiej Policji nie spowodowała zmian numerów telefonów. Wszystkie pozostają takie same i są dostępne na stronie internetowej Płockiej Komendy. Trwa przebudowa Alei Armii Krajowej. Prace wkroczyły w kolejny etap. Zewnętrzny pas pętli wokół Podolszyc Północ jest już wyasfaltowany. Teraz roboty trwają na pasie wewnętrznym. Stary asfalt został tam już sfrezowany. Układanie nowych warstw rozpocznie się 25 sierpnia i potrwa do końca miesiąca. Na wrzesień zaplanowane jest m.in. malowanie oznakowania poziomego. Trwa wymiana wybranych wiat przystankowych w różnych częściach Płocka. W miejsce zdemontowanych staną zupełnie nowe albo używane, ale będące w lepszym stanie niż dotychczasowe. Zmiany mają związek z kupnem 20 nowoczesnych wiat wyposażonych w monitoring, komunikację alarmową oraz tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej. Demontaż starych wiat dobiega końca. Montaż nowych rozpocznie się 26 sierpnia. Na zakończenie programu zapraszamy na Wistula Folk Festival, który rozpoczyna się już 20 sierpnia koncertem w Parku Północnym. Impreza potrwa 5 dni. W tym czasie w różnych częściach Płocka wystąpią zespoły z Białorusi, Łotwy, Ukrainy, Włoch, Tajwanu i Polski. Nowością będzie towarzyszący festiwalowi jarmark świętego Bartłomieja na Starym Rynku. Będzie można spróbować lokalnych specjałów i kupić wyroby rzemieślnicze.